Mówi Zowie. Kontynuujemy sobie naszą przygodę z gry Far Changing Tides. Możecie zostawić lajka, jeżeli podoba wam się giereczka. No i co? No i pakujemy się i trzeba tutaj chyba pozbierać, co zostało z naszego statku. Tak mi się wydaje. Czy nasz statek... A, nasz statek chyba przetrwał w ogóle. No tak, prawie przetrwał. Nie, nawet chyba bardziej niż prawie. Jesteśmy chyba tylko lekko zalani? Nie, chyba jest gituwa. Poprzednio spotkał nas fala jakaś wielka. Z tsunami. W ogóle w tym świecie było tam... Na samym początku zauważyłem, że był taki plakat właśnie, że jakby było narysowane miasto i tsunami. Że może tutaj... Lekki background tego, co tu się tak naprawdę wydarzyło. W świecie. Dobra, wydaje mi się, że co? Rura do przodu, nie? Na co czekać? Oj, chyba nie da rady rura do przodu. Coś tu jest zepsute. Jeszcze nie wiem co do końca. Że tu trzeba wypompować coś. A, bo ja tu nalewam wodę. I co to daje mi, że ja nalewam wodę? Mogę zgasić w piecu? No tak, mogę zgasić w piecu. Okej, żeby się nie marnowało, dobra. Też mogę zrobić z tą wodą. Na przykład, a, mogę... Mogę ugasić piecyk też, żeby jakby się nie spalił. No i pewnie zalać sobie pokład też mogę. Dobra. To, a to co robi? Wsysa. Zamieniamy się teraz w twoim starą. Dobra, ale myślę, że w ogóle mam zalany tu pokład. Niekoniecznie. Tu chyba nie uda nam się wesnąć całej wody. Odpuścimy sobie. Plan niezły, ale myślę, że niewykonalny. Coś tu się zepsuło, ale nie wiem co. To może. Może na to trzeba nadepnąć. No, średnio chyba. Coś tu kurwa nie gra. A teraz w ogóle nic. O. Nie płyniemy, a powinniśmy chociaż trochę. Dobra, trzeba tutaj jest. Zlokalizować źródło problemu. Tu są lampy. Tu też nic nie ma. Tu też są lampy, co prawda nie działające. Nie wiem co się tu zepsuło generalnie. Piec, ale nie umiem go naprawić. To są te haki, nie wiem po co są te haki, mogę je... Nie, nie mogę je nawet chwycić. Nie wiem. Może... Nie, no masz tu też nie mogę niestety postawić. Ja chciałbym to sam rozkminić, ale zajmie mi to 5 godzin, no. Nie wiem, co tu się wydarzyło. A, gdzieś tutaj jest naprawka. To się wydarzyło. Dzisiaj o tym już nie wiedziałem. Powinna być przynajmniej. Gościu miał naprawkę. A co jak ja ją wyrzuciłem? Nie. Ja mogło się tak zdarzyć, bo jestem strasznym dzbanem. Bo miał tutaj normalnie naprawkę, nie? Widziałem. Ja nie mam naprawki, nie? To nie jest naprawka, prawda? To mi nie wygląda na naprawkę. Oj, oj, oj. I może tu gdzieś pływa. Tam podnieś. Mam w sumie tego speeda spoko, więc mega ciężko nie będzie. Musimy znaleźć fest naprawkę, bo bez tego to ciężko będzie. Nie chcę się jakoś mega oddalać, ale... Nie no, tak daleko to by nie zrobili naprawki. Musieli dla dzbana zostawić, chociaż jedną gdzieś tu musi pływać na bank.
On miał ją na pokładzie generalnie. Możliwe, że ja jej nie podniosłem, ale to jest niemożliwe, żeby oni tak zrobili, że ja się teraz będę cofał. Całą gierkę, no. Wczytywał jakiś punkt kontrolny sprzed 20 minut, no. Żeby było chamstwo. O jest, napraweczka. Tu generalnie wszystko. A, bo tu mam kilka użyć tych naprawki, dobra. Tu generalnie wszystko jest do naprawy w sumie. Każda ważna ta. Każda ważna mechanika. Nie wiem, co mi da naprawienie tego, bo to w sumie. A, będziemy szybciej pewnie płynąć. I mi się naprawka skończyła, niestety. No dobra, to teraz powinno działać. Dodamy tego. Dobra, gituba. Rura do przodu. Niech skwierczy. W tym piecu. A, to nie jest wejście, bo ja myślałem, że tu, gdzie się teraz pali ogień, to myślałem, że wcześniej było wejście. No po prostu do piecyka jest takie. Mam jeszcze tego, może? Mam jeszcze jakieś paliwo? Tu jeszcze jest paliwo, to możemy wziąć i przenieść na tamten ten. Nazwijmy to drugim pokładem. No i dobra, czekamy na wiatr, a póki go nie ma, to płyniemy tak jak teraz jest. No nie wiem, co tu więcej w sumie komentować. Chciałbym przetestować te zabójcze żagle. Co się stało? Zepsułem piec znowu. Przejrzałem. Ale generalnie jak nie przegrzewamy, to jest mega nudno, no. To mega za wolno lecimy. Co na krawędzi. Nie wiem, jak wyłączyć te powiadomienia Xbox, też mnie denerwują, nie wiem. Mam wyciszone wszystkie aplikacje Xboxa i tak dostaję powiadomienia głośniejsze 5 razy od gierki, no nie wiem. Ale to przecież Microsoft, no. To się dziwić. Bo ja na tym stoję, to nie wiem, czy to dobrze. Bo chyba nie... A, czy jak ja na tym stoję, to chyba jakby podtrzymuję temperaturę. Czy źle mówię? Zaraz to stestujemy, tylko no teraz niestety nie mogę, bo się przegrzewa mi ten piecyk. Nam się przegrzewa, nawet bym powiedział, widzowie. No ale teraz spróbujmy. Co to będzie... A nie, no i tak spada w sumie. Ale chyba wolniej niż jak stoję na tym, to wydaje mi się, że wolniej spada. No tak mi się wydaje.
Oj! Szybko gasimy, żeby nam się paliwo nie skończyło. Dobra, rozegrane perfekcyjnie, wydaje mi się. Gdzie my jesteśmy i co ja tu mogę zrobić? Mógł tu jakiś wpłynąć? Nie, jest tu paliwko. Wyśniemy na pokład, żebym później nie zapomniał. Może na dół i tam gdzieś będzie możliwość wpłynięcia. Też nie mam. Co mam zrobić? Nie mogę tą szczeliną? Nie. Tutaj też nie? Co to było? Nie widzę. Aha, musimy maszt postawić. Tamtędy jakoś wejść. Ja to co to właściwie jest za przycisk? Ja teraz klikłem. Nie wiem. Dobra, jakoś tędy, no okej. Chyba dobra. Dobra droga. Będziemy musieli, no co, otworzyć bramę. Że Little Nightmare mi to przypomina. Fajny jest Little Nightmare ogólnie. Niby jest taki horror, ale... Taki lekki horror. Little Nightmare. Lekki koszmar taki. A tylko leciutki. Klimatyczny, o, może tak bym powiedział bardziej. Niż jakaś mega, mega straszna rozgrywka. I co, że jak kliknę za tą windą? Drugą stronę, okej. Okay. Mogę puścić? Lepiej nie ryzykować z sumy. Nie wiem, czy tu nie musiałem. Stop, nawrotka delikatna. Oj, teraz kurwa, nie wskoczę. Okej. Okay. Bo to tutaj właśnie musieliśmy przyjść. Czy ktoś tu żyje oprócz nas? Skoro w radiu coś gadają. Niczego tak będzie wyglądać świat, jak nie zaczniecie iść warzyw. Zjedz brokułki. Przede wszystkim. Jak mama mówi. O kurwa. Dobra, i w dół. Musimy tą bramę jakoś tak otworzyć. Pamiętać, żeby o ten tutaj wziąć, o ten, tą napraweczkę. A swoją drogą mamy... O kurwa, ty, w sumie zajebiste co zrobili tam do góry. To się chyba to się obrazki chyba nakładałem z tego. Nie. A nie, w sumie. Myślałem, że to jakby z tej rdzy się tak nakładają, ale to... No nakładałem się, tylko myślałem, że trochę inaczej się nakładałem. Myślałem, że jakaś cutscenka będzie. Mogę z tym wyjść jakoś? Nie pozwala mi gierka wyjść. Ty.
Nie mogę wyjść. Czekaj, może X trzeba. Nie mogę wyjść. Pierdoli mi statek. Zamykaj tą bramę, w pizdu po prostu. A, bo to nie da. O kurde. No to po statku. Elo, nie. Tędy? Może na górę i z powrotem trzeba tą normalną drogą. Tu nie mogę. No a teraz się otwarło, dobra. Jak zwykle przekombinowałem. No co to właściwie jest? Statek, ale... Nowy jakiś? A, chyba sobie połączymy te dwie części statku. I chyba trochę przesadziłem. Chyba jest idealnie. Dobra. Co teraz? A, jeszcze tutaj trzeba... A, dobra, dobra, rozumiem. I teraz. Powinno być dobrze, idealnie. Dobra. To by fajne takie budowanie statków. Używamy drabiny, a po co? Dobra, i jakieś nowe mechaniki tu są, co to jest? Co to jest? Co ty mogę robić? Łowić rzeczy? A, chyba wyławiać przeszkody na przykład. Albo coś innego. Na przykład to, czymkolwiek to jest. Dobra. Zawsze lubiłem podwodne światy. W górę trzeba. Tyk. O kurde. Darmowa winda, ale nie o to chodziło. Dobra, i rura przed siebie, chyba tak? Chyba tak. Bierzemy to do piecyka. Nie no, zaraz. Przytulę tego Xboxa, nie? A jeszcze zaraz to mi się zepsuło, trzeba to naprawką naprawić, jak najszybciej. Dobra, i dawaj naprawkę. Mam nadzieję, że ją nie zostawiłem z tyłu, prawda? Nie. Mamy ją na pokładzie. Mogę naprawić piecyk? Mogę. Dobra. Idę poprzenosić to wszystko w sumie. Żeby mieć blisko zawsze to... Podpałkę, rozpałkę, nadpałkę. To kurwa, tylko wejdź może najpierw. Przez drzwi, przez drzwi. Człowiek normalny. Czymkolwiek w sumie jesteś, wygląda, że hobby. Dobra. Jest wiatr w ogóle? Ale nosi teraz. A bo to jakieś nowe fale są. Nowa fala młoda.
Jest wiatr, dobra, to teraz rozwijamy żagle, że tak powiem, dosłownie i w przenośni. Dobra, full gazu. To mi się podoba. Ty, to by było zajebiste, jakby się w dwójkę na przykład grało i zbierało różne rzeczy. Tak jak mamy... Jak to się nazywa? Chyba raft, ta giereczka, nie? Po prostu, tratwa po angielsku. Wydaje mi się, że tu też by było to zajebiste, żeby sobie zbierał, wyławiał różne rzeczy. No, myślę, że by oddała taka 2D. To by z kumplami grał. Dobra, trzeba nastawić odpowiednio żagiel. Dobra, mamy to. O kurwa, ale speed. Mogę zobaczyć to na dnie? Chyba nie mogę teraz. Może jakbym oddalił? Mogę. Myślałem, że jesteśmy mega gdzieś na morzu, takim mega głębokim, ale... Niekoniecznie. Dobra. A tu w ogóle można sterować prawo w lewo, bo teraz mam w końcu tego. Taki wachlarzyk do sterowania. Jeszcze nie wiem, jak to robić. Po co miałbym to robić w sumie? A czemu mi zgasł piecyk? Ja nie mam paliwa. Już dodaję. Mocnego. Ale mam pomysł genialny. No. Petarda jest pomysł, widzowie. A zobaczycie. Musi wypalić. No ciągnij mnie ze sobą. Czemu mnie to nie ciągnie ze sobą? O kurwa, ty, wieloryby. Nie zauważyłem, ale lipa. Dobrze, że się zatrzymał. Ale by było. Ten plan był dobry, się trochę przysponować dla widza. Dobra, niestety nie otrzymałem nagrywania, ale daleko nie jesteśmy później, jest jakieś 3 minuty później, więc powinno być tutaj gituba. To sztorm się rozpętał, tylko to się wydarzyło. W tym jest ciekawej rzeczy. Trzeba ogarnąć tutaj kierowanie. Strasznie głośno się zrobiło. No ja nie wiem, kto robi te dźwięki, ale z 80, ze stówki na 20% musiałem zmniejszyć. Chyba jest mega za głośno. Ale często takie właśnie małe gry mają to do siebie, że nie mają optymalizacji właśnie takiej dźwiękowej. I często właśnie przy tych, o kurde. Często przy tych indie właśnie giereczkach przydaje się taka wtyczka, czy nie wiem za bardzo co to jest, czy to jest wtyczka do OBS-a, czy co to jest. Ale wiem, że istnieje takie coś, że kiedy mówimy, to nam giereczkę właśnie przycisza. I w takich gierkach, w których naprawdę jest za głośno, to mega pomaga. Będzie trzeba to ogarnąć w końcu. Bo ja o tym mówię i mówię, a nigdy tego nie ogarnąłem. Jakoś tam na Wiedźminie za bardzo nie ma wahań dźwięku i zawsze jest taki w miarę taki sam. Nie muszę się tym martwić. Chyba nie możemy być tak na zadupce taką prędkością, wydaje mi się, w takim stormie. Myślę, że żagiel w pół rozdupca. A, jak idę naprzód, to mi się zmienia kamerka. Spoko w sumie. Taka pod kątem.
Ja tu widzę, każdy ma taki ten domek na tym. Na statku. Mam jakiś opał? Żebyśmy szybciej płynęli? Chyba nie mam. Prawda? No nie. O, chociaż mam tu coś. Tu coś leży, co to jest? Nie, dobra. A! Ten, a nie, naprawka. A to możemy przynajmniej żagiel naprawić, które zepsuło. Chyba jest zepsuty, nie? Dobra. Terburta, stop! I co teraz? Nie będzie jakiś podnośnik, nie? Na jakiś statku. No, normalnie to byśmy pojechali w lewo, ale niestety tylko możemy... Czy w lewą, w tamtą... Na prost bardziej niż w lewo. No ale niestety nasza postać tylko potrafi w prawo i w lewo się poruszać. Matka natura nie dała umiejętności pójścia do przodu. A co pójdę tutaj w lewo w sumie? Mapa jakaś. No wydaje mi się, że tamtym podciągnikiem musimy jakby podciągnąć całą naszą maszynę. Ale... O kurwa. Ale co dalej, bo w sumie co z tego, że ją podniesiemy do góry? Trzeba może jakiś większy podnośnik jak tutaj ogarnąć. Tutaj jest jakiś taki giga podnośnik. Bo nowa ta. Nowy statek. Co się stanie, jak nacisnę to? Nic się nie stanie. Ogólnie w środku jest woda, więc nie wiem, czy ja mogę się wyssać. Wyssać nie mogę, ale może mogę napełnić to wodą. Nadać obciążenie. No chyba też nie. A, bo ja nie mogę tak zrobić, że sobie tutaj w lewo pójdę. I to jak ja mam tam wejść? Ogólnie musimy się dostać tutaj, do góry, na bank, tylko... Nie wiem jak. Czyli w prawo musimy iść. Czyli trzeba coś tu rozkminić. A, bo tutaj jest tego, mogę... Okej, dobra. Jo, ci kryńce, rozumiem. Tylko my byśmy chcieli do góry, nie w dół. Zamiast napełniać, to ja bym chciał odwrotną opcję włączyć ssania. Tak, i to pójdzie do góry. Dobra, kumam. Tak, i teraz będziemy mogli normalnie tego skoczyć. Na prawą stronę i sobie tam wejść. W sumie sprytne. Taka winda. Pewnie prawą by miała działać. Na wodę i tak dalej. Może tak działają windy w sumie, nie wiem. Nie wydaje mi się, ale... Gang. Gang został zrobiony. Nie pamiętam, na czym skończyliśmy. Chyba coś mieliśmy uruchomić. Chyba to, czymkolwiek to jest właściwie. I cokolwiek to robi. Odlecimy statkiem kosmicznym?
O kurwa, trochę... O nie. No akurat tą szczelinę musiałem trafić. Dobra, nie będzie to jakimś mega problemem wrócić, ale... ale... akurat pecha. Pech był posiadany. Nie, chociaż nie, ja tam nie przejdę, poczekaj, to trzeba mądrze rozegrać teraz. Napełnić, cyk. I w odpowiednim momencie cofka. Pyk. Dobra. A nie, poczekaj, poczekaj, ja źle robię. Ja chyba tutaj muszę... Tak jest, to coś zebrać, cokolwiek to jest, po cokolwiek to jest. Teraz mogę zrobić. Czemu... Co ja kurwa robię? Poczekaj. Zepsułem. Ty, no przecież ja tam teraz nie wejdę, nie? Wejdę tam? A oni chyba dodali drabinę, mam wrażenie, dla dzbanów takich jak ja. Tak, dodali drabinkę, żeby można było wejść. Poszma dla twórców. Kurwa, no nie umiem chodzić na padzie, albo to sterowanie jest jakieś mega ciężkie. Albo ja po prostu nie umiem sterować na padzie. Ogólnie mi się mega... Mega przyjemnie mi się gra na padzie, szczególnie Xboxowym, nie wiem, tak sobie siedzisz i sobie grasz. Ogólnie jakbym miał to grać na klawiaturze, to bym... No generalnie zwariował, mam wrażenie. Na padzie mega się przyjemnie gra w taką grę. Na pewno, odkąd mi ziomuś podpowiedział, że sobie na padzie gram w Jump Kinga i mi powiedział tak. Na padzie by ci było lepiej grać, ja mówię... Ty, masz rację. Ja takich rzeczy nie rozkminiam, nie? Mój mózg nie ogarnia takich informacji. Faktycznie, powiem wam szczerze, że w każdej takiej giereczki to na padzie to jest przyjemność. Jump King i ociekrynca. Prosta giereczka. Siedzisz sobie rozwalony, skaczesz skaczącym królem. Co prawda faktycznie można się zdenerwować, kiedy na ostatnim skoku się wywalasz. Przed tym, jak masz taki fajny checkpointik. Ale udało się złamać Jump Kinga. W 14 godzin jest nawet shot na moim kanale. Jakby ktoś nie wierzył. Ty, ale to... Nie, coś mi tu śmierdzi, kurwa. Chociaż nie, poczekaj, poczekaj. Może dobrze robię. Generalnie może zrobimy coś takiego teraz. Tutaj wskoczymy, użyjemy tego i tym hakiem weźmiemy tam to gówno. Tak mi się wydaje, że to tak trzeba zrobić. O czym mówię? Chyba dobrze. Tak, i my teraz tym hakiem sobie to źródło światła, energii, czegokolwiek weźmiemy. Powinno być kituwa. Dobra. Ja nie wiem, jak tu teraz wskoczyć z powrotem. Dobra, nie wiem, czy przycisk, czy... A co to daje to, na przykład? A, to wciąga, dobra. No to chyba zajebiście ogólnie robię. Bo o to chodziło. Ja nie wiem w sumie po co mi to źródło. I co teraz? No coś takiego, ale... I to do statku, czy gdzie to potrzebujemy w sumie przyciągnąć? Nie wydaje mi... A, bo to jest dopiero wciągarka chyba. Nie, nie. Kurwa... Coś tu mi nie gra, wariacie. Nie rozumiem do końca, o co tu chodzi. A teraz będzie chyba najdłuższy skok, jaki zrobiliśmy. Nie wiem, co to jest.
Zanurkujemy może? Co o to chodzi? Nie, nie. Zabiję tego Xboxa, nie? Teraz mi powiadomienie z Xboxa wejdzie. Już sobie wyobrażam, następna ta. Następna giereczka. Nigdy w życiu już nic nie kupię na tym Xboxie. Na ta. Następna giereczka. The War of Mine, coś takiego. Nagle wiesz, ja tu dramaturgię tego, wojna i nagle ta. Nie rozdupcy chyba. No i co ja zrobiłem? Poniemy. Kurwa, ciekawe. Znaczy na pewno się da zbudować taką podwodną tą samemu DIY. Podwodną maszynę. Da się wszystko. Aczkolwiek... Średnio by to było bezpieczne, mi się wydaje. Ja tak robię na przykład baroni narkotykowi. Oni się nawet tak wycwanili, że potrafią swoje jakby... swoje statki podwodne budować. Autentycznie, żeby przemycić narkotyki. Dobra, wydaje mi się, że będziemy potrzebować... paliwa dużo. Lecimy do przodu? Bo niekoniecznie. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że to mam podłączone. O, i teraz będziemy? A, dobra, czyli tak będę regulował generalnie. Okej, czy jesteśmy głęboko, czy nie? Dobra. Ten zostaje to, że tak powiem, na neutralnym. Chyba jest gituwa. Może trochę wyżej. Dobra. Zajebiste, bo ty nie masz takiego konwencjonalnego sterowania, czyli góra, dół i sterujesz, tylko faktycznie trzeba się trochę namęczyć. To jest spoko. Udało mi się do... Mogę wypłynąć teraz? Na zewnątrz? Pewnie mogę i pewnie jeżeli to zrobię, to zrobię największą głupotę. Ale i tak muszę spróbować. Ty, a jakim cudem tu był piec otwarty przecież? O kurwa, ale dzwona walniemy. To był piec otwarty, nie? To on się powinien zalać w sumie. Może też ma jakieś klapy. Góra, góra, dobra, może zajmie się jednak sterowaniem. Nie no, zajebiście by się to grało w dwójkę. Ty, a może tu jest tryb? Nie, chyba tu nie ma trybu wieloosobowego. Ty, no i paliwo mi się skończyło, co teraz? Możemy wypłynąć na powierzchnię? I co kurwa teraz, ty? Ajajaj, chyba będzie wczytowanko. No nie jest dobrze. Próbujemy pójść na dno i tam czegoś poszukać, nie? Mogło być lepiej, że tak powiem. Dobra, tutaj się zatrzymajmy. Mniej więcej tak, żeby tak na zero być. Byśmy ani do góry nie szli, ani w dół. Na tak zwanym neutralu. Dobra, i spróbujmy wyjść. A tego nie mogę użyć tutaj? Czy mogę tu wskoczyć jakoś? Czekaj. Pyk, dobra, pyk. Co to jest? O, a co to jest? Nie wiem co to. A, że chyba szybsze jakieś wejście będziemy mieli. Mi się wydaje. To otworzę. Dobra, możemy wychodzić na powierzchnię. Tylko... tylko nie ma tu drewna. Raczej żagiel postawię. To nic to nie da. Chociaż w teorii... pędy morskie.
Nie no, ale lipa, nie, że wysiadło mi paliwo. Kurwa, grzałem i grzałem to paliwo, bez sensu. Dobra. Dziękuję, twórcy gry. Otwieraj. Może to tak miało być. Że się idealnie tutaj miał właśnie to paliwo skończyć. Dobra, już się rozgrzałem. Mam wrażenie, że mega przymulony byłem na pierwszym odcinku. Ale no nie wiem, jak się tak. No po prostu byłem przymulony, każdemu się zdarza. Ale generalnie wydawało mi się, że. Nie wiedziałem za bardzo, co miałem robić w tej gierce. Ani jak taką gierkę prowadzić, w sensie. Nie mam styczności na co dzień z takimi indykami. A, ja sobie tu. To jest automatyczne podawanie do pieca, tak? Ja dobrze rozkminiam? Jo, ciekieryńca, to wszystko jak debil ręcznie robię. Tak, to jest tak, to jest właśnie po to, żeby nie biegał, tylko żeby automatycznie się robiło. Żeby mógł się skupić na sterowaniu, a nie dodawaniu tego co chwilę paliwa. Tak, chyba tak. Na 90%. A tu nic nie było. Tutaj? A ja z tą kotwicą tu widzę. Tutaj też nic nie ma. Dobra, chyba wracamy w takim razie. Mam jeszcze jakąś inną umiejętność? A co jak kliknę Y? Nie jest to samo. W ogóle wyciągnę to może tą kotwicę, bo to. Nie wiem, czy to w ogóle zadziała. Dobra, i pakujemy się do środka. A ja mogę w ogóle. Tak z ciekawości, czy ja mogę tędy sobie wpłynąć? A, nie mogę teraz. Pewnie generalnie to bym mógł. Dobra, pakuj się do środka. Zobaczmy, czy to będzie działać, to co ja zrobiłem. Jo, ciekryńca. No teraz TSS, nie? Ale automatycznie się nie będzie podawać, tylko tak. Tak będę musiał to klikać, ale spoko w sumie. Więc gituła. Zadziwiająco fajna ta gierka, się zapowiadała na taką. Tak się zapowiadała, nawet fajna jest. Nawet mi się podoba. Bo zaryłem o dno. Dobra, gazu, gazu. Ja tu zaraz idę na sterowanie. Wydawała się Resident Śpiący Fest. Resident Śpiący to jest taka emotka na Twitchu. Pokazująca jak gościu śpi. Resident Sleeper. A, i co teraz? W dół? Myślałem, że ominiemy te skały. Tak wyglądają jakby były w tle. A nie jakby były na pierwszym planie. Dobrze, że tutaj nie można rozwalić tego statku. Ja już sobie wyobrażam, jakby się grało naprawdę w dwójkę osób. I jeszcze jakby był damage tego statku. I wszyscy na siebie krzyczeli. Taka fajna rozgrywka by była. Znaczy, no zacznijmy od tego, że musisz mieć znajomych. To jest jakby też ważny aspekt. Ale chodzi mi, że generalnie by była bardzo entertaining. Właśnie twórców. Szczególnie. Mogliby fajny content sobie z tego porobić. Obiecuję widzowie, w końcu podejmę inwestycję w postaci kupna nowej kamerki. Kiedyś przyjdzie na to moment. Służyła dzielnie przez te wszystkie lata. Chyba z 5 lat mam tą kamerkę. No nie, może być 5 lat. To jest zajebista. 5 lat, a kosztowała chyba 80 zł. To jest jedna z najlepszych kamerek. Generalnie mega tania i mega, mega, mega dobra. Teraz pewnie więcej, bo inflacja, ale. Generalnie w miarę tania, prosta w obsłudze. A jedna z najlepszych kamerek. Wydaje mi się ever. O, stop, stop! Zarządzam, stop, kurwa! Stop! Powiedziałem, stop! Jak to zatrzymać, to gówno? Stój! Paliwo, paliwo!
Dobra, zbierzemy. Nie wiem, czy to było daleko, czy nie. Dobra, trzeba to pozbierać. Przyda. Nie wiem, czy nie łatwiej by było tym hakiem w sumie. O, też nie wiem, tam. Nie, nie łatwiej by było, bo gorzej. Nie wiem, po co ten hak. Znaczy, no już się dowiedzieliśmy, po co właściwie do tego. Do zbierania jakichś takich mega cięższych przedmiotów. Ale pewnie z tym też by sobie dał radę, ale no Jezus. I w ogóle te wszystkie przedmioty zostawiają takie bąbelki. Trzeba zwracać na to uwagę. Jak będą bąbelki, to wiadomo, że będzie paliwo. Pozbierajmy, bo zaraz się skończy i będzie lipo straszna. Ciekawe, czy gra jest tak zaskryptowana na przykład, że... Może ona respi, kiedy ci się kończy na przykład paliwo, to na respi na dnie. Jakieś tutaj rzeczy, które możesz wrzucić. To było ciekawe. I mądre. Bardzo, jeżeli tak twórcy ogarnęli, to mega mądrze w sumie by ogarnęli. Dobra, oj, oj, niepotrzebnie. Przypadkiem. Dobra. Czekaj, stop. Trzeba tak zrobić, tak zrobić. Tak zrobić i tak zrobić. Nie jest takie łatwe sterowanie tym. Tak in general. Dobra, jeszcze musimy gazu dawać. Szkoda, teraz mnie już wkurza to powoli, że muszę skakać i dodawać do pieca. Już trochę męczące jest, ale wiem, że gra nie jest jakieś mega turbo długa, że ona trwa 4 godziny może maksymalnie, tak co. Póki mi się znudzi ta mechanika, no teraz jest druga godzina i mi się dopiero nudzi. Myślę, że jeszcze dojdą jakieś fajne rzeczy, tak że będzie idealnie w pytkę. Właśnie ważne jest w takiego typu, wydaje mi się, rozgrywkach tutaj zbalansowanie tego... tych nowości, które są. No żeby się po prostu nie nudziły najzwyczajniej w świecie, bo przecież to gry komputerowe mają dawać rozrywkę. Nawet jeżeli proste w swojej mechanice jak ta, bo zgaduję, że nie była to najbardziej skomplikowana gra do stworzenia na świecie. Nie wiem, co powiedziałem w sumie. Chciałem powiedzieć, że tego, że właśnie chyba odwrotnie powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że szczególnie, że właśnie takie indie gierki powinny bardzo balansować na tym, żeby po prostu nie zanudzić na gracza. Każdy też ma jakieś swoje preferencje, wiadomo. I lubi jedno, drugiego nie lubi. Ja na przykład nie przepadam fest za takimi grami. Mega, mega ich nie lubię, nie? Ale ta akurat mi się wyjątkowo podoba, naprawdę. Samo jak oczywiście... Inside. Mam nadzieję, że ta gra się tam nazywa. Takim chłopcu. I laboratorium i tak dalej, dalej już nie spoileruję. Inside było tyle o. Co teraz? Powierzchnię wypływamy? Inside było tyle ciekawe, że. Czy było właśnie ciekawe? To była największa cecha Inside. Było bardzo, że tak powiem, nietypowe. W przeciwieństwie do innych tego typu produkcji, Inside było bardzo takie tajemnicze. Człowiek miał ochotę po prostu sprawdzić, co się dalej wydarzy z bohaterami, z bohaterem i o co chodzi w tym świecie. Tutaj już niekoniecznie jest taka ciekawość, przynajmniej u mnie. Myślałem, że mógłbym teoretycznie ten skoczyć tam na powierzchnię, ale bo mnie o to chodzi. A nie wiem, czy ja po prostu nie mam na dół zanurkować tutaj. Sprawdziłem w sumie. Po prostu ludkiem, żeby nie marnować drewna. No i tutaj jakoś mnie to mocno nie ciekawi, ten świat. Delikatnie, ale nie za bardzo. Na razie mało ciekawy mi się wydaje. Dlatego dobrze, że gra nadrabia tutaj mechanikami.
ale powoli się nudzą mechaniki. Tak samo jak na przykład teraz graliśmy w Moir Blue, pewnie przed tymi odcinkami pojawił się ten odcinek z tym Moir Blue. Ogólnie mega nudne to było, ale przez to, że trwało 40 minut, to było całkiem fajne. Więc to była właśnie twórcy gry bardzo dobrze zrozumieli, że gra jest kurewsko nudna i więc muszą 40 minut na nią. To musi być maks 40 minut, żeby człowiek się nie zanudził na śmierć. No i przez to faktycznie była interesująca, bo trwała po prostu krótko. Człowiek się nie męczył. Na przykład Wiedźmin jest o tyle ciekawy, że on na przykład jest mega długi, ale każda misja też jest inna, nie? Tam zawsze się coś ciekawego dzieje i to są faktycznie ciekawe misje. Więc ciekawość i taka tajemniczość i tak dalej jest bardzo istotna. To nie tylko się aplikuje właśnie na gry, ale też właśnie na tworzenie filmów się mega aplikuje. Bardzo jest istotne, żeby nie w tą stronę pociągnąć. Zaciekawić widza. Ja niby znam teorię, ale zawsze mi chujowo wychodzi. Praktyka. Dobra, jak to puszczę, to się będzie nadal wyciągać? Tak mi się wydaje, że to nadal będzie się ciągnąć, a ja będę mógł sobie w dół popłynąć, ale zaraz się wymiotuje. Nie wiem, czy to od gorąca, czy od tego, że mało jadłem. Ogólnie muszę się pochwalić, schudłem do 75 kg. Tak, że cały czas w dół, spoko. A przy tym też dużo mięśni zyskałem przez te wszystkie cały czas. Przez ten wszystki cały czas. Teraz tyki tuwa. Fajnie. Fajnie, chociaż raz w życiu popatrzeć na stopy. Totalnie open. Dobra, wyciągniemy sobie jeszcze tą jedną rzecz. Nie wiem, co to da, czy ja to wyciągnę. Ale wyciągnijmy tą jedną rzecz i zakończymy dzisiejszy odcinek. To się wyciąga? Chyba niekoniecznie. A wiem, co doda. To nam odblokuje tam przejście, że możemy iść, że pewnie będziemy mogli iść tam dalej. A tam pewnie będzie jakaś sterownia albo coś takiego. Dobra, do góry. Żeby nas to nie uderzyło znowu. To w ogóle nam daje tego. Opał, więc spoko. Teraz mi się wydaje, że to są normalnie giereczka twórców, nie? To jest normalnie giereczka twórców Insida, nie? Że ona jest identyczna praktycznie, mam wrażenie, jeżeli chodzi o filtry, wodę i tak dalej. Wydaje mi się, takie oddalenia wydaje mi się, że jest identyczna. Chociaż zgaduję, że no wszystkie gry tego typu są bardzo do siebie podobne. No to ta jednak jest bardzo, bardzo do siebie podobna. Te dwie produkcje akurat. Ale to też nie tak, że grałem w sumie w dużo gier takich, więc szczerze mówiąc, mówię to okiem totalnego laika, bo w co grałem. Może oglądałem Little Nightmare. Gdzieś jak ktoś nagrywał chyba T-Volt. No i tak ponadto w takie platformowe to co graliśmy? 2D. Chyba nigdy w nic nie grałem oprócz Inside'a. Nie wiem, czy możemy zaliczyć do tego te Brothers. Story F. No nie, no tam było 3D. Ale jakby graficznie było bardzo podobne. Wydaje mi się, że też w takim stylu ani za dużo nie mówili, tam też biegałeś tylko i robiłeś jakieś rzeczy. Dobra, to by było na tyle, widzimy się jutro. Możecie zostawić lajka i siema.